Panie trenerze, wygrywamy na terenie spadkowicza Ekstraklasy. To musi być była wielka sprawa dla tej młodej, ambitnej Bytowi. Tak, zgadza się. Widzieliśmy, na jaki ciężki teren tutaj przyjeżdżamy, jaki to jest zespół, jakie tu nazwiska grają. Ci zawodnicy jeszcze w tamtym sezonie grali w Ekstraklasie. Do tego jeszcze doszli inni bardzo dobrzy zawodnicy. No i to na pewno zwycięstwo podwójnie cieszy, że z takim zespołem na takim trudnym terenie udało się wywieźć 3 punkty. Kiedyś pytałem pana o to, jak pan wytrzymuje to spotkanie. Widziałem, że pod koniec też takich kilka głębszych oddechów było. No tak, no my w końcówce zespół Miecieczy zepchnął nas do głębokiej defensywy. Wiedzieliśmy, że tak to będzie wyglądało, dlatego też powzmacnialiśmy troszeczkę środek i te boki, żeby tych dośrodkowań było mniej. No piękna bramka ta na 2-1, tą śpiączka bodajże uderzył, tak? Kurecze Czy chyba. poreczę? To pomyłka, ale no naprawdę bardzo ładna bramka, no ale mimo to udało nam się dowieść to do końca. Chciałby pan komuś zadedykować tę wygraną? No przede wszystkim chciałbym zadedykować tym sponsorom firmie Polmor, Stakom, Dabew, EcoColor i pozostałym tym wszystkim firmom, które nas mocno wspierają. No nie sposób dzisiaj ich wszystkich wymienić, ale jest tych firm troszeczkę. Miejmy nadzieję, że tych firm będzie jeszcze więcej, ale dedykuję to pierwsze spotkanie wygrane właśnie dla nich, bo podejrzewam, że bez tych ludzi i dobrej woli byśmy nie wystartowali w pierwszej lidze.